Zastanawialiśmy się, w jaki sposób moglibyśmy upamiętnić osobę Adama Pieszczuka i jego działania, które wykonywał na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami. Doszliśmy wspólnie do takiego wniosku, że najlepszym kierunkiem jest nadanie jego imienia konkursowi. Konkursowi Opole bez barier, który jest skierowany tak naprawdę do wszelkich instytucji, organizacji, firm, urzędów. Chodzi o to, aby nagradzać, ale też pokazywać dobre przykłady tych inwestycji, które polepszają codzienne życie, codzienne funkcjonowanie osób z różnymi niepełnosprawnościami. Chcielibyśmy, aby konkurs, który dzisiaj, z dniem dzisiejszym wystartuje, Opole bez barier, nosił imię świętej pamięci Adama Pieszczuka, osoby, która była niezłomna, nieustępliwa, nie szczędziła sił i środków ku temu właśnie, aby pomagać tym wszystkim, którzy z różnych przyczyn byli wykluczeni. Świętej pamięci Adam Pieszczuk był osobą, która była opozycyjna wobec tego, co się przez wiele lat w ratuszu działo. Podkreślam to celowo. Jego osoba była tą inspiracją do tego, żeby wreszcie przerwać ten ciąg pustych starań o windę w ratuszu. Patrząc, jak jego na każdą sesję trzeba było specjalnie wnosić, wozić podnosikiem, to wszystko sprawiło to, że żeśmy to przerwali. Więc podkreślam te fakty, mówiąc o tym, że nie jest to osoba jakoś, która szczególnie byłaby słynęłaby z tego, że chwaliła prezydenta czy politykę w mieście. Wręcz przeciwnie, osoba bardzo krytyczna i dlatego chcemy też dla niej znaleźć miejsce w takiej przestrzeni publicznej, przypomnieć o tej osobie, żeby pokazać, że aktywność osób z niepełnosprawnościami prowadzi do dobrych rzeczy i że trzeba takie osoby właśnie przypominać, doceniać, tak żeby zachęcić inne osoby do tego typu działania. Mamy konkurs imienia radnej Sokołowskiej, chodzi o wolontariat, ona się z tym wolontariatem bardzo mocno kojarzyła. Mamy, pan radny Mielec wspominał Jana Całkę. To byłaby taka kolejna osoba znana ze swojej aktywności, z imienia i nazwiska, która patronowałaby ważnemu miejskiemu konkursowi. Stąd ta inicjatywa bardzo, bardzo mi się podoba, uważam, że jest godna realizacji, żeby właśnie przypomnieć Adama Pieszczuka. Od 2018 roku jest organizowany konkurs Miejsce przyjazne seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. W tym roku zmieniamy nazwę konkursu, żeby upamiętnić pana Adama Pieszczuka, dlatego konkurs nosi nową nazwę Opole bez barier imienia Adama Pieszczuka. Konkurs będzie prowadzony w 6 kategoriach, m.in. usługi publiczne, usługi różne, sport i rekreacja, gastronomia. W dotychczasowych edycjach konkursu wyróżniliśmy 36 miejsc w Opolu. Na dzień dzisiejszy w naszym mieście zamieszkuje ponad 35 tysięcy seniorów oraz 15 tysięcy osób z różnymi niepełnosprawnościami. Kierujemy do nich różne działania i wierzymy, że to jest kolejny element działań miasta, które wspierają osoby ze szczególnymi potrzebami. Konkurs startuje w dniu dzisiejszym. Formularze zgłoszeniowe będzie można składać w Centrum Aktywizacji Społecznej od dnia dzisiejszego do 18 marca. Można to robić zarówno w wersji papierowej, jak i przesyłać drogą mailową. Rozstrzygnięcie konkursu planujemy zrobić w ostatnim tygodniu marca. W konkursie wyróżniamy zarówno instytucje publiczne, jak i organizacje pozarządowe, a także podmioty gospodarcze, które przełamują zarówno te bariery społeczne, architektoniczne czy informacyjno-komunikacyjne. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony, że w tym mieście od lat działania są konsekwentne na temat integracji społecznej. Robi się wiele, bo dzisiejsze nasze spotkanie, dzisiejsza nasza promocja Opole bez barier zaczęła się już wiele, wiele lat temu. I my jesteśmy konsekwentni w likwidacji tych barier. Teraz bardzo wiele działań i czynności jest na temat dostępności dla nas. A więc jesteśmy różnorodni, jesteśmy inni, każdy z nas ma inne potrzeby, ale jesteśmy w sumie, jako jednostka w sumie tworzymy całość. Tutaj to miasto promuje, miasto edukuje nas i miasto jest konsekwentne w tej edukacji. Efekty widać na co dzień.